Czy zjemy wszystko z Pizzy Hut? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym ponownie jemy wszystko. To jest najlepsza seria na świecie, bo ona bardzo dobrze wpływa na stan naszej otyłości. Dokładnie tak. A ty chudniesz. Tak. Jakie jest twoje magiczny sekret? Ja walczę przeciwko właśnie tym odcinkom, chudnąc, żeby mógł jeść więcej na nich. Bo wcześniej, to jest właśnie moja motywacja, bo wcześniej było tak, jak ważyłem za dużo i jadłem na tych odcinkach, to się czułem źle. A teraz, jak już na nich będę jadł, to się czuję już tak trochę mniej źle. Okej, patrzcie, mam wszystko było zaplanowane, to wszystko było 10 tysięcy IQ plan, żebym mógł się wreszcie nażreć. Bardzo dobrze, więc co, wykładamy wszystkie rzeczy, zobaczymy jak to wygląda. W dzisiejszym odcinku zjemy wszystko z Pizzy Hut, jak zresztą widzicie, mamy tutaj taką małą wieżę. Nawet dwie małe wieże. Z małych pizz. Tada! Tak. No, dobrze. Władca pizzy, dwie wieże. Dokładnie tak. Nie wiem, czy widzieliście to nowy film Petera Jacksona. Bardzo polecamy gorąco. Już wkrótce w twojej chwili. Słuchajcie, ja wiem, że wy nigdy się na tym nie zastanawialiście, ale pomyślcie, jak bardzo stresujące jest robienie miniatury, którą musimy zrobić przed spróbowaniem czegokolwiek, żeby to dobrze wyglądało tak. I tak, żeby jeszcze ta pizza nie wystygła jednocześnie. Dokładnie tak. Jedyną szansą logistyczną było to, że wzięliśmy pizze małe, więc jest szansa, że się zmieściły. Małe na puszystym cieście. Pizze, które są, to są małe na puszystym cieście. Do tego mamy wszystkie makarony, sałatki i wszystkie kurczaki. Co my tu jeszcze mamy? Molto bene. Nie mam bladego makaron. Pojęcia. To są makaron, są rollsy, są kurczaki, bo Pizza Hut ma swoje kurczaki. To słuchaj, Ignacy, ja proponuję, tak skoro wszyscy widzowie czekają tutaj na pizzę, od zaczęcia od przystawek. A ja bym zaczął od pizzy. Ja bym zaczął od przystawek. Od przystawek? Dobra, to bo wszyscy wyjdą z filmu. A tak to wiesz, wszyscy niechaj poczekają sobie na to. Dobra, to odsuniemy to na ziemię. Hopa, hopa. Przystawki traktujemy jako... Wszystko, co jest w tych opakowaniach w dobra, sobie. Wszystkie to... O, proszę, oprócz deseru, mamy tam deser. Lava cake się rozlał. Dobra, to co? Słuchaj, dawaj na boki, żebyśmy mieli po środku zawsze jakiegoś głównego aktora. Gdzie są nasze widelce? Podaj widelec, Mandziu. Proszę, to jest widelec słuchaj, dla ciebie. Kurczaka należy zjeść z frytkami. Ja się zgadzam z tobą. Dokładnie tak. Tego kurczaka to widelcem jakbyśmy zjeli, to była profanacja, co? Wiesz co? Tak, nie wolno widelce. Nie wolno. Dobra, sobie zjem najdłuższą frytę świata. A ja sobie zjem... Smutne jest. Nie najdłuższe skrzydełko na świecie. Okej. Właśnie. Bo ty jesteś zawsze te z dwoma kośćmi, ja zawsze lubię tą pałeczkę. Dlatego jesteśmy idealnymi partnerami do jedzenia skrzydełek. Jeżeli chodzi o to, ponieważ ja zawsze biorę te... To są dzwonki chyba się nazywają? Nie, one się nazywają... Dzwonki jakieś... coś innego. Jak się to nazywa? Dwukostne. Okej, a ty masz pałeczki po prostu. Jednokostne. Albo jednokostne, co nie? Dwukostne, jednokostne. Kurde, jak można to po prostu nazwać, co nie? A gdzie mamy ręczniki papierowe? Ja mam. Masz? Aha, kołam właśnie. No. Nie no, uważam, że kurczak spoko, nie jest zły. Bardzo spoko, proszę, to dla ciebie. Dziękuję bardzo. Ale frytki w ogóle nie mają smaku, ani trochę. Nie są chyba posolone, wiesz? Słuchaj, wiesz co, jeżeli miałbym tak porównać... Całkiem podobne. Powiem ci, że na ślepo mógłbym się pomylić. Na ślepo mógłbym się pomylić, to mam nadzieję, że bardzo wyraźnie mówimy o mojej ocenie. Tej Grubo, stary, grubo. Schowaj zamki, żeby było jeszcze ciepłe, bo potem... Tak, bo kurczaka warto. Tyle, ile mamy tutaj głodnych osób na planie, to nawet nie wiecie, jak wszyscy na jeszcze w dzisiejszym, właśnie dzisiaj mamy jeszcze dodatkowo dwóch gości, którzy czekają, żeby zaraz nie nagrać. Są jeszcze w parach i jeszcze mamy tutaj dużo osób, więc tak. Tym razem będzie dużo chętnych. Okej. Okay. Rolls ja mam. A ja mam chyba pieczarki. Okej, okay, dobra, wiesz co, to ja bym porównywał Rollsy z Rollsami. Rolls Royce nawet. A ja tutaj mam jakieś pieczywo czosnkowe. Jakieś podwójne. Serowe pieczywo. Otwórz tego. Te pieczareczki chcesz? Tak. Nie jestem fanem pieczarek w moim życiu. Nigdy nie jadłem pieczarek z Pizzy Hut. Zobacz, jak woda całkowicie z nich wypłynęła. No, ja nie jestem fanem takich rzeczy. Ale serowego pieczywa jestem bardzo fanem. Dobra, no to... Skleiło się niestety. Skleiło się niestety, ale też nie jest prosto zapakować to wszystko. Od kiedy serowe pieczywo jest podawane z boczkiem i ze szczypiorkiem? Ja zawsze nie wiem, ale moim zdaniem od dzisiaj powinno być zawsze. Szacuneczek. Od dzisiaj powinno bardzo być mi się zawsze. Podoba. Takie śniadanko, nie? Mhm. Niezłe. Naprawdę, ja bym na śniadanie mógł to zjeść. Dobra. Jeszcze na ciepło, jakby było takie gorące, świeże. Ale takie panini, nie? Troszkę. Ej, mozzarellką. Super. Ja jestem na hak. Bardzo fajna przystawka. To jest super przystawka. Trochę nie chcę tego próbować, bo ja nie przepadam za grzybami w ogóle. No pieczarka to wiesz, to taki grzyb, wiesz, jak nie grzyb. Tak oni mają w Anglii, mają tak, że przecież wszystkie mogę grzyby... Mogę nie jeść? Ukryj kawałeczek. Że wszystkie oni grzyby nazywają po prostu mushroom. Nieważne, czy to jest podgrzybek, czy to jest prawdziwek, czy to jest kurka, zawsze to jest mushroom. Nie lubię grzybów. Wiem dlaczego.
Wiesz co, jaki mam z tym problem? Że to jest grzyb? Nie, że to pływa w wodzie. Że co? Jasne, że pieczarka jest strasznie napompowana tą wodą. Dobra, stary, to trzeba wziąć poprawkę, że mimo wszystko to było transportowane. Tak. 2 godziny sama knajpa przygotowywała wszystko. Ale też ludzie zamawiają normalnie przez internet sobie i pieczarki na pewno nie są rzeczą do zamówienia przez internet. Nawet nie wiem, czy się da zamówić je przez internet. Może być tak, że się nie da ich zamówić. Bo ale jeżeli się da, to nie jest dobry pomysł. Absolutnie tego nie polecamy. Dobra, przechodzę dalej. Rollsy. Dawaj, Rolls Royce'y. Masz jakiś, powiedz mi, ręcznik, bo bym sobie tu wytarł. Tak, już ci daję kolejny ręcznik. A dlaczego go schowałeś? Wyglądaj go tu bliżej. Jest tutaj. O! Dobra, to mam. Jest tutaj, pomiędzy tobą. Dobrze, już proszę, mam wszystko ładnie wytarte. Dawaj, Rolls Royce'y. To są Rollsy klasyczne, czy to są różne typy? To są te z... A mamy wszystkie Rolls Royce'y, czy nie? Ciebie masz. Mi się już skończyły praktycznie wszystkie moje talerze, tylko tobie zostały. Z kurczakiem. Okej. Okay. Z szynką. Szynką są dwa razy? Czemu mamy dwa razy z szynką? Czemu mamy dwa razy z szynką? Julek, czemu jest dwa razy z szynką? Bo Julek, jest. Nie mam pojęcia. Dobrze. To dostaliśmy w promocji. To możemy... też zostaw zamknięte. Tak, zostawię je zamknięte tutaj. Dobrze. Spróbujmy z szynką i jeszcze dodatkowo z kurczakiem. Jadłeś kiedyś z kurczakiem? Nigdy. Ja zawsze biorę z szynką. Jeżeli biorę już rosę, to ja biorę z szynką. Ja raz chyba prowansalskie próbowałem. Dobra, no to... Ja spróbuję prowansalskiego też. No to prowansalskie. Cyk. O, czekaj. Musisz sobie rozdzielić, tak? Rozdzielę sobie. Cyk. 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 Świeże, ale wiesz, jaki mam problem? Te szynką mi bardziej smakują chyba. Nie próbowałem ich, ale wiem doskonale, jak smakują i wiem, że z tym sosem musztardowym są najlepsze na świecie. Jeszcze z kurczakiem szatłaś. On ma kurczaka i kukurydzę. Ja lubię to połączenie. Jeszcze brakuje błąd, bo wziąłem całego Rolls'a. Wiesz, czego mi tutaj jeszcze brakuje? Jak będę musiał zjeść tutaj wszystko, to nie jest dobry pomysł, żebym miał tak dużo. No, brakuje mi w tym jeszcze ananasa. Mi brakuje nowego partnera do prowadzenia, naprawdę. No. Prowadzący małpa mniej więcej krupkę ty. No. Standardowo? No, może z ananasem byłoby jeszcze lepsze. Weź, daj spokój, no. Dobra, Ignacy. I master wśród rolsów, czy będzie masterem również teraz? No, sprawdźmy. Bezapelacyjnie. Ten sos, nawet jest tak w rolsach bezpośrednio, trzeba maczać w tym sosie, ten sos jest w środku. Oni wiedzą, że ten sos właśnie czyni tak tego Rollsa najlepszym. Moja żona otworzyła to w domu i dokładnie ten sos otworzyła. Dokładnie i to było świetne. To jest totalnie Rollsy z szynką, zdecydowanie, w ogóle bez żadnego tutaj absolutny faworyt. Dobra, to przymykamy, słuchaj, idziemy do następnej sekcji. Sałatka, jedyna jaka jest dostępna. Ja mam ją kilkanaście razy, ona ma najmniej wspólnego z sałatką na świecie, z takiego powodu, że nie ma nic wspólnego z tym, czym zazwyczaj są sałatki, czyli mogę są sałatki zdrowe. Zjeść chlebek i kurczaka? Nie. Dlaczego? No bo musisz sałatą. To jest sałata rzymska swoją drogą. Jaka? Rzymska. Bo że pochodzi z Rzymu? To znaczy, to byłoby logiczne, co nie? Jak pierogi ruskie pochodzą z Rosji. Dokładnie tak. A pierogi z jagodami? Z jagód. Jest taka miejscowość w Polsce. Tak, jagody. Niezłe. Jak na sałatki. Całe szczęście, że była tylko jedna. Dobra, deserek. Słuchajcie, sekcja makaronowa teraz do nas nadeszła. Mamy tutaj makaron z brokułami i chyba z kurczakiem, albo bez kurczaka. Niestety odłożyliśmy pakowania. Tu jest lasagna chyba. Tak, dokładnie, z peperoni. Peperoni farfale jest w ogóle makaron. To jest ciekawe. Bolognese klasyczne. Tutaj mamy carbonara. Tak wygląda przynajmniej to na carbonara. Tutaj mamy rollsy ze szpinakiem. To są spinacie rolls, tak to się chyba nazywa? Chyba tak, a tutaj mamy makaron z oliwkami, z pomidory suszone, to jest wegetariański ten. Gdzie wegetariańskie tu szynka? Tak? Nie, masz szansę, nie zauważyłem. Że to wegetariańskie. No to jak widzimy, tutaj mamy tylko jedno dwie wegetariańskie opcje, tutaj i tutaj. Tak, dobra, od czego zaczynamy? Ja sobie zobaczę... Od brokułów zacznę. A ja zacznę od carbonary. Ty, ten jest super. No? Carbonara... nie jest to mój pierwszy strzał. Nie jest to twoja carbonara, tak? Wiesz co, ja nie jestem ogromnym fanem carbonary, zjemy ją, ale no stanowczo nie jest to jakby mój pierwszy, tak powiem, wybór w makaronie. Ja lubię tego oryginalną carbonarę, bo ona jest spoko, ona nie jest aż taka super ciężka. Ja nie lubię tej carbonary, która jest zaprawiana śmietaną, bo tak się nie powinno robić podobno carbonary w ogóle. Nie wiem, aż tak się na tym nie znam. Ten jest w miarę niezły. Chociaż tu to są oliwki. To jest mój faworyt. Domyślam się, już widzę po wyglądzie, bo no, to jest jeszcze mój ulubiony peperoni. To jest mój ulubiony typ makaronu, farfale, tak. bardzo lubię. Boloneskę próbujemy. Widzę, że razem tutaj już przyszliśmy tak, do tego już etapu. Po kumpelsku jest teraz. A ja wiem. Ej, strasznie kwaśne. Okropnie. Kwaśne mi nie przeszkadza, bardziej mi to nie przeszkadza.
To też, ale jest ono okropnie kwaśne. Poczekaj, czy tutaj jest mięso w ogóle? Mielone. Nie, tak w ogóle nie jest, czuję. Jest tu mięso, nie czuję w tym mięsa, ale naprawdę strasznie słabe jest bolognese. Weźmy, pogryzie sobie tego, tego ze ze szpinakiem, tak? A, no, szpinak papka, co nie, no to standard. Chodź, handelek zrobimy. Tak. Zobacz, jaki handel zrobimy. Wiesz, jaki mam problem z tym? No. Masz. Że to nie smakuje szpinakiem. To smakuje tą śmietaną taką ciężką z czymś tam. Znaczy to jest strasznie takie... Mi bardzo to nie podpasowało. O, tak. Ten makaron mi się strasznie podoba. Chcę go zobaczyć. No tak, bo to jest ten twój ulubieniec. Wygląda taka zapiekanka w ogóle makaronowa, nie? Niezłe. Carbonara, jak mówiłeś, no takie... No ja czuję też głównie śmietanę. Tutaj jest śmietana do potęgi, tutaj jest śmietana trochę mniej. Tutaj jest strasznie kwaśny sos. To było spoko. No w ogóle. Bo fajnie te brokuły chrupały. No i zobaczmy ten ostatni makaron, jaki tutaj mam, z tą szynką i z oliwkami. Ja lubię oliwki, lubię szynkę, lubię suszonego pomidora. Jak dla mnie ten jest najlepszy. Co? Zdecydowanie, ma najwięcej smaku z tego wszystkiego, z dzięki suszonym pomidorom, oliwkom i tak dalej. No ale ciebie ten, ale dla mnie ten jest zdecydowanie za dużo. Nie mamy jednego faworyta? Nie mamy jednego faworyta, tutaj się nie zgodziliśmy, ale możemy się zgodzić w jednej rzeczy, przechodzimy do pizzy. Słuchajcie, nadeszło to, na co wszyscy czekaliście, czyli wreszcie pizza. Jeżeli wreszcie zjemy sosy. Jeżeli przewinęliście cały początek, tylko żeby zobaczyć ten moment, macie obejrzeć całą resztę, inaczej nie zjemy. Nie, nie jemy. Dobra, nikt nie przewinął. Słuchajcie, mamy sosy na samym początku, mamy tutaj ketchup, ostry ketchup, dobra, barbecue. Nie próbujmy. Ostry majonez, zwykły majonez. A! I upadnięte pudełko nawet. I sos do rollsów. Dobra, połóż go tutaj. Ale przejdźmy do creme de la creme. Karta jest podpisana. Czyli do pizzy. Hawajska. Ale strzał. No to zaczynamy. No dobra, zaczynamy od góry. Zaczynamy od hawajskiej. Dobra, poczekaj, po kawałeczku. Tak, ładnie trzeba ją wyłożyć. Pyk. Po kawałeczku, cyk, cyk. Będę mógł, może w końcu się przekonam, że hawajska jest złą pizzą. To cię nie trzeba do tego przekonywać, bo jej nienawidzisz. Nie, że nienawidzę. Nie, nie, że nienawidzę. O, już ananas cię zaatakował. Nie, że nienawidzę. Kto to zrobił w ogóle? Jakie to jest połączenie? Kanadyjczyk. Wiem. Było w to. Było, było. Było. W wielkim teście. No ja bardzo lubię kawajską, no. Szczególnie tą z Pizzy Hut. Dobra, róbmy sobie wieżę tutaj między nami. Ona jest świetna. Mandziu, połóż tutaj, zróbmy wieżę między nami. Spokojnie, tutaj wyłożę te, tak? Które a co się stanie po czwartej pizzy? Zatem tak, kolejna pizza jaką mamy, to jest prowansalska z tego co zacznijmy kojarzę. Zacznijmy trochę ruszyć, Mandziu. Kurde, trafiłem. Prowansalska? A ty masz cztery sery. No, chyba? Tak, quattro formaggi. No to słuchaj. Ty, jaki Włoch ty, proszę, jesteś. No, no facz. Quattro formaggi, to proszę. Słuchaj, prowansalska a nie ma... A jest quattro formaggi, mój drogi, bo ma też szynkę. Chyba. Nie, nie ma. Moja maszynka, moja ma kurczaka, cebulę czerwoną, paprykę oraz cukinię. Jaka to jest pizza, mówisz? Prowansalska? Mhm. To cztery sery jest taka... Fest. Ej, ale nigdy nie jadłem prowansalskiej, no. Bo nigdy... A możesz mi też zostawić? A proszę, zamianę możemy zrobić. Nigdy jej nie próbowałem, ponieważ nigdy jakoś nie byłem, wiesz, taki, że to połączenie smaków jakieś niesamowite, wiesz, tak żeby ten spróbować. Co? Nie proszę bardzo. Testował. Też również, bo mamy dużo osób na planie, zatem też wiadomo. Lepiej już jest tutaj po sobie, aniżeli mi zabierać. Ale że jakoś nigdy nie byłem za tym połączeniem smaków taki, że wow, ale super, a teraz próbowałem i jest naprawdę smaczne. No, niezła jest ta prowansalska. Będę kładł tutaj na dół, swój stary. To jest lepszy pomysł na życie. Smakują mi te cztery sery. Wiesz dlaczego? Da się wyczuć indywidualne sery. Dobra. To jest rzadkie cztery sery. Amerykana. O, mi się trochę rozbiła. A ja mam Texas, który Texas nie ma chyba sosu pomidorowego. Amerykana mi się rozbiła. Texas może mieć barbecue, czasami tak jest w niektórych knajpach. I również mi się wydaje, że w tym przypadku będzie absolutnie tak samo. Dobra, zobaczmy. Texas to. Ma czerwoną cebulkę z tego co widzę, kurczaka, kukurydzę i tyle. Amerykana, cebula, bekon. I sos barbecue. Pomidory, pieczarki i chyba szynka, nie jestem pewien, nie widzę tak wszystkiego tutaj. Spróbujmy. Jest strasznie słodka. Może nawet za słodka dla mnie. Może handelek zrobimy? Handelek. No. Ma barbecue, no. Ta twoja jest przyjemna w porównaniu do tej. Ta jest słodka, faktycznie. Ta jest strasznie słodka, a ta twoja była tak przyjemna, taka akurat. No. Ratuj. Uratowałem, spokojnie, ale mnie zaatakowała. A to agresywna pizza, co? No bo powiedzieliśmy, że jest słodka i tak dalej. Zamykaj tylko, żebyśmy mogli sobie tak ładnie tu zrobić. O tak, może. Najpierw będzie zamykać.
Ale dobra, zaatakowała mnie, no słuchaj, Supreme. No nie można. A ja mam po prostu zwykłą margaritę. Okej. Okay. Nie, Supreme'ka jest super. Jedyna osoba, którą znam, która zamawia zwykłą margaritę, to jest Marcel. No, margaritę z szynką zamawia. No, to i to jest właśnie zawsze... Tak, i się cieszę, co, nie, bo nie można wziąć po prostu jak człowiek capricciose po prostu, nie. Capricciose na pieczarki, ja też bym nie wziął. No, bo można na przykład wziąć mięsną, która ma wszystko w jednym i jest no, lepsza. No można, na rzeczywiście. Przykład Supreme'ka to jest bardzo dobry dla mnie standard. Jak nie wiesz, jaką pizzę wziąć, weź Supreme. Dla mnie zwykle. Trochę tak, trochę tak. Hmm? No. No, Supreme zawsze fajnie trzyma poziom. Hmm? Nie, złota margarita. W sensie, jak już idę do Pizzy Hut, biorę puszyste ciasto, ja chcę tą pizzę wyładowaną. Ja chcę ją taką full Supreme właśnie. Margarita, idziesz do pizzerii i weźmiesz pizzę, kurde, z serem. No. No to znaczy, uważam, że jeżeli idziesz do prawdziwej takiej pizzy, dobra, prawdziwej pizzerii, chodzi mi, że idziesz do pizzerii, która serwuje głównie cienkie placki i tak dalej, no, to wtedy pizza z samym serem jest super. No to już wtedy też lepiej wziąć, wiesz, cztery sery. No to już możesz coś więcej spróbować, wiesz, co knajpa ma do zaoferowania, nie? Nie powiem, że to jest jakiś afront wobec kucharza, ale wiesz, ale jakby można według mnie trochę pójść, można inaczej, wiesz, o co chodzi. Można inaczej. Dokładnie tak. Co mamy tutaj? Europejska mam, a ty? A ja mam farmerską. Europejska i farmerska. Wiesz, czy mi się kojarzy? No. Patrz, jak ta ciekawie wygląda, zobacz. Europejska ma samo mięso i pieczarki. No dobra, to dawaj, spróbujmy wiesz sobie. Wiesz co, w każdej pizzy farmerskiej, jaką kiedykolwiek widziałem, zawsze było jajko rozbite. Tak? Nigdy nie widziałem jajka. Mi się to kojarzy, że jest właśnie jajko rozbite na pizzy farmerskiej. Nigdy w życiu nie widziałem jajka. Naprawdę ciekawe. Mi się nie łączy nic. To? Nic mi się nie łączy. Sprawdź sobie tą europejską. No pizza z mięsem i z pieczarkami. W sensie ja bardzo lubię pieczarki na pizzę. Jestem fanem ogromnym. Uwielbiam pieczarki na pizzę. Nie złe. Taka świeża. Ta zielona papryka mi nie działa. W ogóle mi nie działa, ani trochę. Dla mnie fajne, świeże, bez przesady. Nie, wiesz, no... Oczywiście. Jakbyśmy się ze wszystkim zgadzali... To by nigdy ten program nie powstał. Dokładnie tak. O, pizza pepperoni. Każdy ją zje. Ode mnie, mój przyjacielu, odwróciłeś się. Super Supreme'ka. A widzę, że znasz, nie? Super Supreme'ka. Tak, ponieważ ma oliwki. Czemu ona się różni? Właśnie oliwkami ona się różni? Oliwki chyba, jeszcze jeden dodatek mięsa, albo paprykę też. Jest, cebula jest. Chyba oliwki? Chyba oliwki? Nie no, musi być jeszcze jedno. Coś jeszcze musi być, bo jest super. Pizza pepperoni, słuchajcie, to od razu z tego miejsca możemy pozdrowić gorąco Tomasza Działowego. Dokładnie. Tomek Działowy, od kiedy go znam, je tylko te pizze. Tylko. A znam go 7 lat już. I nigdy się to już nie zmieni. Nie, może nie 7, 6, ale on je tylko te pizze. I to się nigdy nie zmieni. Serio. No. Pozdrawiamy się, Tomku, może kiedyś nauczysz się zjeść jakikolwiek inny smak. I to smakuje jak Tomek Działowy. Tak? A jak bo smakuje Tomek Działowy? Jak pizza pepperoni. Jak pizza pepperoni, czyli tak przeciętnie? O nie! Pozdrawki, Tomuś, kochamy cię. O. Tomek, nie ja to mówiłem. No, na pewno. Nie obrazi się, Tomek. A później... Gdzie są ręczniki? Ignacy, po raz 15 raz się pytasz. Jedyna osoba, którą miała ręczniki, to byłeś ty. Dlatego są u ciebie na przykład. Tak. Może dlatego, że je miałem wcześniej u siebie, to dlatego to pytam, mój drogi. Dobra. No właśnie, daj mi smak Tomasza Działowego. No, no Tomciu, kocham cię, no ale wiesz. Są lepsze pizze. No, spróbuj nie. Kiedyś, no. Wiesz co, ta narracja naprawdę zeszła na strasznie złą stronę. Dlaczego? A! Tomek się nie obrazi. Dobra, wow. Co ty wziąłeś? Jaka fancy pizza, co to jest? Czytaj. Prosciutto e rucola, i rucola się czyta. I rucola? Capricciosa. Capricciosa. Z pomidorami? Taka bogata ta capricciosa, co? Capricciosa z pomidorami? Połówki, pomidory koktajlowe. Słuchaj, jak już tak mówimy o tutaj naszych znajomych z branży, tutaj poprosimy Sergiusza Górskiego o napisanie w komentarzach, czy capricciosa prawdziwa powinna mieć pomidory i oliwki. Sergiusz Górski, mój drogi, jest z, miał długo mieszkał w Hiszpanii. Ja, tak samo, jak Tomek przez całe swoje życie zamawiał pizzę pepperoni, tak przez całe swoje życie Nitro zamawia capricciosa. Skąd ty to wiesz? Bardzo mi to utkwiło w pamięci, że zawsze, gdzie nieważne, gdzie brał pizzę, zawsze brał capricciosa. Może się mylę, jeżeli tak ty to stary, mnie poprawi, przepraszam, to słyszę. Ale naprawdę jestem nie na obcięcie sobie ręki, ani palca, ale paznokcia już tak. Pierwszy raz to słyszę. Serio, mi się wydaje, że tak. Nie wiem. W sensie... Ja bym takiego testu znajomości nie zrobił. Dlatego ja właśnie powiedziałem, że tylko paznokcia dam sobie uciąć jak coś. No. Czekaj, bo prosciutto w ogóle nie wziąłem. Brukoli w ogóle nie wziąłem. O. No to powiem ci tak, no ta capricciosa. O. No. Spróbuj.
Dla mnie ja co bym nie pasuje? A ja wiem, nie jest jakaś taka super bogata? Nie no, całkowicie przeciwnie uważam. Tak, lubisz kapriciorze? Te pomidorki, to znaczy, wiesz, normalna kapriciorza. A mogę zadać jedno pytanie? Mhm. Dlaczego wszystkie pizze odkładamy, a hawajską tu zostawiłeś? Bo hawajska jest, ma specjalne miejsce w moim serduszku. Tak? Jakie? Na samym dnie jego? Takie, że ciebie irytuje. Ty zaraz ta wieża urośnie, wiesz o tym? Spokojnie. No. To jest coś pizza. Pękło nam. Tak, carbonara. To słuchajcie, ja właśnie znalazłem zwycięzcę dzisiejszej konkurencji. Pizzę mięsną. Oczywiście, to jest niekwestionowany zwycięzca tej konkurencji. No ja uważam, że kwestionowany. Jak zjadłem tyle pizz, mam zakwestionowanego zwycięzcę. Prowadzący ma po mniej więcej kropka i ty. Nie, Ignacy, ja uważam, że jeżeli robimy te odcinki, podchodząc do nich z myślą, że próbujemy wszystkiego. Dobrze, i tak zawsze mamy swoich faworytów od samego początku. Powiedział mi gościu, który hawajską zostawił od samego początku testowanie 20 różnych... Po prostu ją tutaj położyłem. To nie ma idei. No to dobrze, dobrze, okej. Okay. Dobrze, dobrze. To było cierń w moim oku. Tak było. Urojenia małpa mniej więcej kropka ety. Jeżeli chcesz zasugerować, jeżeli jesteś psychiatrą i szukasz pacjenta. Wiesz, że to jest najlepsze, że wszystkie te maile działają. Wiem. No, no. I tak po domenie później. Nie mam pytań. Znaczy, szczerze, dłużej jem. Ej, ta pizza jest super. Pokażę, jest naprawdę fajna. A ci dałem tutaj mięsną. Jest ciekawa, naprawdę. A jak on się nazywa? Carbonara. A zobaczył ten. Weź makaron, tak rzuć na plac, jaki będzie. Ale słuchaj, wiesz, ten kawałek, co ci dałem, nie był jeszcze wyładowany, ale zobacz te inne. Gdyby one były tak wyładowane, ta pizza jest naprawdę super. No, się nam w transporcie przewróciła, nie? Tak, tak, tak. No. Cyk, cyk. No słuchajcie, zaraz tutaj będziecie chyba to widzieć już tak. Z głównej kamery, mi się wydaje. Ja mam, mój drogi, hot pepperoni. A mi się stało coś dziwnego. A co, jak się to nazywa? Mam pizzę z szynką i z pieczarkami, która jest klasika. Dlaczego klasika to szynka i pieczarki, a capricciosa to szynka, pieczarki, oliwki i pomidorki? Koktajlowe. Nie wiem. Co to za logika dziwna? Dobra, to spróbujmy klasiki w takim razie, ja przepraszam bardzo. No to hot pepperoni biorę. Klasika. Ty, masz już zmęczenie od pizzy, czy jeszcze nie? Od jakiejś połowy? Mhm. Bo myślałeś, że jesteś jedyny w tym, tak? No. Nie jesteś, też mam już dość tej pizzy. Ale już jesteśmy przy samym końcu. Taka jest. Uważam, że dużo lepsza była ta capricciosa z pomidorami z tego. Ona jest hot nawet. Ja pogryzłem sobie cały akurat fragment. Ostro paprykę dają. Naprawdę ostra. No właśnie, też o tym myślałem. Nieprzyjemnie ostro. Z pojedynku tych dwóch? A ja powiem, że Aga na planie jest fanką hot pepperoni. Nie, dla mnie jest za ostro. W sensie to nie jest ostrość, która lubię. To pali, piecze, ale nie jest kwaśne. Ja lubię kwaskowatą ostrość, już mówiłem o tym nieraz. Okej, to ja nie wiem, którą bym z tych dwóch wybrał, powiem ci szczerze. Zostałem dwie ostatnie, wieża rośnie. Tak, zaraz już ją widać na pewno. Powinno już być ją widać. O! O chyba? Stary, wegetariańska. A ja mam primavera. Ale na koniec ładne pizze. Ale kolory zrobiliśmy. Ej, co jak co. Można mówić co chcecie o pizzach wegetariańskich, nawet jeżeli jecie same mięsne. Ale pizze wegetariańskie są zawsze najładniejsze. To prawda. Koniec, kropka. To prawda. Totalnie się to zgadzam. To są kolorowe, miłe i fajne. Kolorowe, miłe i fajne jest też tęcza na przykład. Tak. To jest kolorowa, miła tak. I fajna. Dobra, dawaj. Ale to jest niestety zawsze trochę ból. Ale... Czemu? No nie lubię tych smaków. W pełnej kompozycji. Ja problem z tą kompozycją mam taki, że znowu jest słodka. Ale mnie pizza nie powinna być słodka. Stary, zobaczysz, jaka ta jest słodka. Tak? To jest słodka kompozycja. Nie. To jest ananas? Właśnie nie, to jest papryka. To jest zwykła papryka, która jest aż tak słodka od dziwo. No. Dobra, Ignacy, dobra, słuchaj. Zwycięzcy nie będziemy szukać. Bo z tej wieży trochę byłoby ciężko. Nie będziemy szukać. Tak. Dobra, to gdybym ci powiedzieć, wyśrodku... Dobra, to zjedzmy jeszcze deser. Co ty na to? A nie chcesz ogłosić zwycięstwa w pizzy, czy chcesz zachować no to na sam koniec? No to będzie ja zachował na koniec, to jest ważne. To zachowajmy to na sam koniec, odsuń te sosy. Słuchajcie, nie spróbowaliśmy sosów, ale jakoś... Ja jestem zdania, że sosy do pizzy nie są potrzebne, tylko do końcówek. Tak. A ja końcówek nie jem, zatem... Dobra. Dawaj dwa. Jakie mamy desery? Desery mamy takie. Mamy lava cake'a, który niestety odrobinę się rozlał. Oraz mamy jakieś... Ciastko? My chyba dostaliśmy za coś.
To je, tutaj mamy opakowanie po makaronie, zatem wam nie powiem, co to jest. Ja się zastanawiam, czy to biorę się da sobie wyjąć. Lawa kejka odrobinkę. Ty, patrz, to się da wyjąć. Wow, to jest jeszcze... Dobra, wiem, widzę, spokojnie. Ale to jest ciasto nadziane czekoladą? Mhm. No, jak to jest Subwaya, nie? I smakuje, jak to jest Subwaya. Tylko trochę niedopieczone. Nie wiem. Dla mnie jest niezłe. Dla mnie trochę jest takie strasznie cukrowe. Znaczy, wiesz, jakim jestem fanem słodyczy. Nie jestem. Dobra, lava cake na koniec. No próbuj sobie. Ja już próbowałem. I fanem nie jesteś. Nie wysłuchaj. Nie no, z tych dwóch lava cake, bo jest z tego, z gorzkiej czekolady. No. A tutaj mamy samą słodycz. Dobra. To zdecydowanie lava cake. Tutaj lava cake. Dobra, Mandziu, przechodzimy do finałów. Debaty. Rzucę. Nie zgadzam się. Zgodzisz? No. Super. Uważam, że tak, że jest najbardziej jeżeli optymalna. O wyśrodkowanie ze wszystkich smaków, które dzisiaj zjedliśmy, przegląd całego smaku z Pizzy Hut. Jakie cię jeszcze zaskoczyło, oprócz Supreme? Bo Supreme to taka, wiesz, to jest taki klasyk, że to każdy wybierze i każdy powie, że to jest super. Nie pozytywnie zaskoczyła ta farmerska. Europejska? Europejska, tak. Farmerska była, mi zielona papryka mniej przeszkadzała. Europejska była spoko. Prowansalska była ciekawa. Była. Carbonara była dobra. No ten bacon był fajny, moim zdaniem. Ja pomimo wszystko pokłócę się, Capriciozo, uważam, że była smaczna. To zestaw ją z tą Supreme'ką, tak szczerze. I ze Supreme ma więcej szerokości, jakby jeżeli chodzi o rozpiętość ale smaku. Ale to jest taki powszechny smak. No dobra, to słuchajcie, wskazujemy każdy po jednym, to chyba nie będziemy mieli jednego zwycięzcy. Ja oddaję Supreme. Ja 4 stery. Mi najbardziej z tych wszystkich pizz smakowały 4 sery. Moim zdaniem o tym, które ci najbardziej pasują, bo ty nie mówisz nic i nagle 4 sery. Nie, bo mówiliśmy o tym, jakie były fajne, a teraz mówię, jaka była moja ulubiona. A. Moją ulubioną były 4 sery, były wyczuwalne każde, wszystkie 4 sery, co w pizzach 4 sery jest praktycznie niemożliwe. Nie wiem, ja zostałem przy Supreme, jako drugie miejsce honorowe, oczywiście zachowałem mięsną. No i tyle. No słuchajcie, jeżeli chcecie zjeść pizzę, to oglądacie nasz każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 18. Cześć! Kliknij w kartę, żeby zobaczyć ostatni odcinek oraz zasubskrybuj kanał.